Aktualności Beata Woleńska. Jest poniedziałek, 13 listopada. Pracodawcy biją na alarm. Jeśli nie znajdą się chętni, by być piekarzem, kucharzem czy cieślą, to już wkrótce nie będzie kto miał pracować w takich zawodach. Niektórzy myślą nawet o zamykaniu firm, bo na ogłoszenia o pracę nikt nie odpowiada. Dziś w Rzeszowie o tym, jak poprawić tę sytuację, rozmawiali uczestnicy konferencji pod hasłem „Kształcenie zawodowe jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy”. Henryk Szczęch od 27 lat prowadzi razem z żoną piekarnię i cukiernię w Rzeszowie. Zatrudnionych jest tu 38 osób, ale przydałoby się znacznie więcej. Chętnych jednak nie ma, zwłaszcza młodych. Jakoś ten zawód nie podoba się, czy no nie wiem, o co chodzi, bo to jest piękny zawód. No ale niestety, ale nie ma chętnych. Przez biuro pracy przeważnie dajemy ogłoszenie. No to niewiele osób się zgłasza, no a ci, co się zgłaszają, no to jeszcze nie wszyscy przychodzą. Także praktycznie to brakuje nam ciągle pracowników. To, że zainteresowanie takim zawodem jest coraz mniejsze, potwierdzają także nauczyciele Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie. 4 lata już próbujemy dokonać naboru do zawodu piekarz i niestety mamy w każdym roku jednego lub dwóch kandydatów, więc ci kandydaci, ponieważ nie możemy otworzyć kierunku z dwoma kandydatami, więc przekierowujemy ich na cukiernika i oni zgadzają się. Chętnych w tym roku było niewielu również do nauki w klasach kształcących przyszłych kucharzy i cukierników. Jednak dla Gabrysi, uczennicy trzeciej klasy, to właśnie zawód cukiernika był marzeniem. Jak mówi, wybierając szkołę, trzeba kierować się nie tym, gdzie idą inni, ale tym, co lubi się robić. Torty dekorować to właśnie uwielbiam najbardziej. Takie różne wzorki i te takie detale mnie interesują najbardziej. Właśnie tak jakieś tam róże z karmelu czy z masy cukrowej, jakieś figurki, to polecam. Naprawdę świetne. O tym, jak zachęcić młodych ludzi do wybierania deficytowych kierunków kształcenia, rozmawiali dziś w Rzeszowie pracownicy urzędów pracy, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz właściciele firm i nauczyciele. Jak podkreślał dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie, mimo że w urzędzie zarejestrowanych jest 15 tysięcy bezrobotnych, fachowców wśród nich jest niewielu. A to właśnie fach, a nie dyplom magistra, gwarantuje dziś pracę. Nie wszyscy powinni być wyedukowani na poziomie szkół wyższych. Wydaje nam się, że wielu takich ludzi, którzy mają smykałkę, powiem, i w głowie, i w rękach, może wykonywać naprawdę dobrą, płatną robotę. I nie obawiać się, że ktoś go zwolni, bo jeśli nie pójdzie w tym zakładzie pracy, to w 5 innych go z otwartymi rękoma przyjmą. Fachowców brakuje też na kolei, bo doświadczeni pracownicy powoli odchodzą na emeryturę. Sposobem na zachęcenie do nauki przyszłych kolejarzy są m.in. stypendia od PKP. I już widać efekty. W Rzeszowie 130 osób kształci się już na przyszłych techników sterowania ruchem kolejowym i techników transportu kolejowego. Miejsc pracy w dalszym ciągu jest więcej niż tych, którzy skończyli kierunki kolejowe. Wręcz w Rzeszowie jeszcze nie ma takich osób, które te kierunki, bo dopiero od 2 lat kontynuujemy kształcenie zawodowe, ukończyli. W związku z tym wszystko przed młodymi ludźmi, wszystko przed nami. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie 3/4 ofert zgłaszanych przez pracodawców dotyczy osób z wykształceniem zawodowym i technicznym. Najbardziej poszukiwani są elektrycy, magazynierzy, krawcowe, cieśle, kucharze i piekarze.